Nazywam się Gulliver. Ale zobacz, tak naprawdę jestem tycim, tyciutkim liliputem wobec architektury wokół. Jestem budynkiem, ale niektórzy traktują mnie jak coś żywego. Myślisz sobie, jak to jest możliwe? Otóż ożywam wtedy, gdy wejdziesz do mojego wnętrza. Ożywam, gdy czuję, że we mnie się cieszysz, smucisz, przeżywasz całą gamę uczuć. Twój śmiech mnie łaskocze. Lubię to bardzo. Z lewej, z prawej, z dołu, z góry, spacerem, rowerem, roller coasterem, biegną dzieciaki na spotkanie z Gulliverem, gdzie przywita nas kochana Towarowa i lubiana ulica. To jest scena, którą uroczyście otwieram przed tobą. Moment, kiedy zasiadasz na widowni, jest dla mnie prawdziwym świętem. Chciałbym, żeby takie święto nigdy się nie kończyło. Już za moment poznasz moich mieszkańców. Zapraszam. Mam nadzieję, że zdążyłem. A co, jeżeli nie zdążyłem? Nie zdążyłem, bo nie mogłem sobie poradzić. A gapa ze mnie. Chociaż nie, ja nie jestem gapa. Ja robię, co mogę. Ijo, ijo, ijo. Obcy na kwadracie. Obcy na kwadracie. Nie, dobrze, dobrze, dobrze. No dobrze, no po co te hałasy? Jaki obcy? Ja nie jestem żaden obcy. Halo, halo. Ja nie jestem niebezpieczny. Czy taki ktoś jak ja, a wygląda jak zagrożenie? Dobry wieczór! Znajdujemy się w pracowni plastycznej, teatralnej oczywiście. Ja się nazywam Marian Andrzejewski i ciągle jestem tutaj szefem. Dzisiaj pokażę wam, jak zrobić lalkę teatralną, a będzie to pacynka. Pacynka to taka lalka, którą zakłada się na rękę, a konkretnie na dłoń. Zachęcam wszystkich, aby razem ze mną taką pacynkę zrobić sobie w domu. Do tego potrzebne nam będą gospodarcze rękawice gumowe, miarka, taki ten, no, krokodylek taki, nożyczki, kartka papieru, flamaster, klej albo szpilki, ja akurat użyję szpilek. No i najważniejsze, rolka papieru toaletowego. Chwila, gdzie ona jest? Przepraszam, zaraz wracam. No i jest rolka papieru toaletowego. Na początku sprawdzamy, czy papier na rolce jest odpowiedniej długości. W tym celu posłużymy się miarką.
No, zmierzymy najpierw rolę. Tak. 28, 6. Bardzo dobrze. A teraz zmierzymy, czy długość jest odpowiednia. Długość papieru na rolce, oczywiście. No i w tym celu rozwijamy. Tak. O, jest metr. Dwa metry. Trzy metry. Tak. Cztery metry. Pięć metrów mamy tutaj. Sześć metrów. Siedem. Osiem metrów. Dziewięć metrów. Dziesięć metrów. Jedenaście. Dzisiaj opowiem wam, jak wcielić się w postać kropelki. Krok po kroku. Krok pierwszy. Kostium. Krok drugi. Make-up. Kostium i make-up to nie wszystko. Krok trzeci. Musimy się przygotować intelektualnie i mentalnie. Woda H2O występuje w trzech różnych postaciach. Występuje jako ciecz, jako ciało stałe, czyli lód, oraz jako gaz, a wtedy nazywa się parą wodną. Jest niewidzialna. Woda, gdy temperatura wzrasta powyżej 100 stopni Celsjusza, paruje i staje się gazem, czyli parą wodną. O, kropla. Ciało ciekłe, zazwyczaj małej objętości. Punkt czwarty. W poszukiwaniu charakterystyczności postaci. Kropla. Mniejsza kropla. Jeszcze mniejsza kropla. I jeszcze mniejsza? Nie, to chyba jednak nie to. Spadająca kropelka. Uwaga! Za głośno. Boję się. Dobra, jeszcze raz. Jeszcze za głośno, tak? Spróbuję jeszcze raz. Może trochę niżej. Uwaga. Woda. Jak stać się wodą? Spróbuję. Jednak nie to. Jak ja mam się stać w ogóle, nie wiem, cieczą, tak? Przepraszam, ja nie wiem. Jak ja mam się stać cieczą? Ciecz. H2O. H2O. Ciecz. Ja przychodzę w interesie. Mój serdeczny kolega Myszek powiedział mi, że mieszka tu wielka mysz korepetytorka. A ja właśnie potrzebuję kogoś takiego. Co? Znowu ten Myszek? Znowu jakieś tutaj, jakieś zawracanie głowy? Żegnam! No! Do niedowidzenia! Radziu, opanuj się, jak ty traktujesz gości? Dzień dobry.
To ja jestem ta słynna mysz, bardzo umuzykalniona. O co chodzi? No chodzi o to. Chodzi o to, że znalazłem w swojej muzycznej szufladzie piosenkę zapisaną tajemniczym dla mnie alfabetem, no. Jakieś czarne kropy, ja nic nie rozumiem. No proszę spojrzeć, co to jest? Jakieś czarne kropy, o. Kropa, kropa, pusta kropa. Ja muszę odczytać ten zapis i nauczyć się go. A wie pani dlaczego? Pan Soczewka, wielki reżyser, będzie robił musical pod tytułem Dziwy zwierzęce i ja marzę o tym, żeby wystąpić na przesłuchaniu. Bo śpiew... Śpiew. To jest moja miłość. To jest moja radość. No tylko, myszko, no pomóż mi to odczytać. Kochanie, jestem mysz wielka. Kocham edytorka. No to jest po prostu zapis nutowy. Hmm? Bardzo prosty. A ty znasz nuty? No nie bardzo. Dotychczas zawsze śpiewałem ze słuchu, to znaczy ze słyszenia, bez tych nutowych alfabetów. No to czarna magia, błagam cię, pomóż mi to odczytać. Z przyjemnością. Myślę, że złapiesz wlot. W końcu masz skrzydła. Wyobraź sobie, że w Europie mamy tylko 12 nut, dźwięków półtonów, z których złożone są wszystkie piosenki. Tak. No w takim razie najpierw nauczymy się gamy. O, czyli jest dla mnie szansa. Fantastycznie, bosko i niepowtarzalnie. Zaczniemy od gamy, powtarzaj za mną. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Do, mi, sol, mi, do. Do, mi, sol, mi, do. Do, sol, mi. Pardon? No dobrze, w takim razie powtarzaj za mną melodię, motylu. Merci, mam to. Dobrze, żeby melodia piosenki wpadała w ucho. I jak ci już wpadnie w ucho, to się będzie tak telepać jak echo. Fredku, serio? Jeszcze jedno słowo i to może być twój łabędzi śpiew tutaj. Motylu, tak więc... I 10 centymetrów. 20 metrów i 10 centymetrów. Cała rolka. No, papier mi się skończył. Co? To może ja przyniosę nową rolkę. Mam jeszcze taką jedną, wiecie, taką na czarną godzinę. No, zaraz wracam. Jest, mam rolkę. Ostatnia w całym teatrze. Przystępujemy teraz do budowy lalki. Z tej rękawiczki zrobimy korpus. A jeśli mamy drugą rękawiczkę, najlepiej innego koloru, możemy zrobić z niej ubranko dla naszej pacynki. W tym celu obetniemy palce. Oczywiście nie nasze, tylko rękawiczki. Ja domaluję jeszcze tutaj takie guziczki. Tak, jeden, drugi, trzeci. No i ostatni guziczek. O! Bardzo ładnie. No. A teraz na kartce papieru namalujemy wąsy, po czym je wytniemy. O, tak. Tutaj tak. I wycinamy.
i mamy takie oto wąsy. Woda. Woda, woda, czyli ciecz. Jak stać się cieczą? Punkt piąty. Metamorfoza. Już za chwilę stanę się kropelką. Czuję się taka lekka. Szklanek ponastawiały te aktory. Co one tak piły? Wodę piły? Wody w domu nie mają do teatru aktor. No to co? To co to, jakaś kropla niebieska? No kropla niebieska jakaś jeszcze. Wodę piły, jeszcze biurko pobrudziły. To co, jakiś puder? Kto za tym stoi, kto się nie boi w ruch wprawiać świat? Może to magik, co sztuczką wabi, może to wiatr? Być albo nie być, czas idzie czy leci, na zawsze dzieckiem zostać? Aktora zmora, by jego rola mogła pytaniem tym sprostać. Magia, teatru magia. Świat można stworzyć samemu, można urządzić go po swojemu. Magia, teatru magia. Świat można stworzyć samemu, można urządzić go po swojemu. Od czego jest wyobraźnia? Tu się dzieje to, co nie dzieje się nigdy, oraz to, co zawsze może się zdarzyć. Świat jest teatrem, a teatr jest światem, by mądrze uczucia wyrazić. Można stworzyć samemu, można urządzić go po swojemu. Magia, teatru magia. Świat można stworzyć samemu, można urządzić go po swojemu. Od czego jest wyobraźnia? Motylu, tak więc mamy melodię. Melodia? A ja myślałem, że to już piosenka. Nie, melodia to jest najbardziej rozpoznawalny szereg dźwięków charakterystyczny dla danego utworu, ale kiedy dodamy do niej słowa, wtedy powstaje piosenka, proste? To jest skomplikowane, ale pojmuję. A co jeżeli na przesłuchaniu nie będzie... Akompaniatora! O jemy, jaki panikarz! Tu zaśpiewasz a cappella. A no lustro, czyli będzie kapela.
Nie, nie będzie kapeli. A kapella to znaczy bez akompaniamentu, bez podkładu muzycznego. Sam, solo, bez podkładu, dżelobolo. A znasz słowa tej piosenki? Słowa? Mhm. To ona ma słowa? Każda piosenka ma jakieś słowa. O, wcale, że nieprawda. Wcale, że nie, bo ta piosenka z Krakowa, no ta, co jest grana w samo południe, zwierzy, cała Polska to zna, no... Hej, now! O, no to tam nie ma słów. To nie jest piosenka, tylko utwór muzyczny. Każda piosenka ma słowa, rozumiesz? Tak. Teraz rozumiem. Każda piosenka musi posiadać tekst. Właśnie. W takim razie do konkretnej pracy. Śpiewamy. A pan soczewka, gdy ogień zoczył, na spadochronie szybko wyskoczył i ten płonący samolot właśnie jeszcze utrwalić zdążył na taśmie. Samolot runął prosto do morza, a pan soczewka bujał w przestworzach, wiatr nim darmosił, wiatr go unosił i do nieznanych lądów niósł co sił. Brawo. Na końcu coś pomieszałem, ale słuchajcie, czy ktoś to nagrywał? Nieważne, i tak jesteśmy fantastyczni. Dzięki wam umiem śpiewać z nut. Dzięki wam mogę spełniać swoje marzenia. Dzięki, no słuchajcie, ja dam znać. Kiski, lowki, foreverki. O, to było całkiem niezłe, co? A ta melodyjka tłucze się po głowie. Ciekawe, kogo tu jeszcze do nas przyniesie? Cudownie jest tak kogoś rozśpiewać czasem, co? A pan soczewka, gdy ogień zoczył, we spadochronie szybko wyskoczył i ten płonący samolot właśnie jeszcze utrwalić zdążył na taśmie. Samolot runął prosto do morza. Na drugiej kartce namalujemy koło, a następnie je wytniemy, po czym zrobimy z niego czapeczkę. Trochę nierówne, ale to nie szkodzi. Wycinamy. Teraz naszą czapeczkę tutaj skleimy. Klej lepiej trzyma. O, i mamy taką oto czapeczkę do naszej pacynki. Moja głowa prezentuje się w niej wspaniale, ale znacznie lepiej będzie wyglądać głowa zrobiona z tej oto rolki papieru toaletowego. Przyczepiamy czapeczkę do rolki, można klejem, bezpieczniej klejem. Ja akurat użyję szpilek, no ale tak jak wspomniałem, bezpieczniej przykleić jest klejem. O, mamy tutaj taką wstępną głowę naszej pacynki. Tej głowie oczywiście teraz musimy przykleić wąsy, które zrobiliśmy wcześniej. Biorę tutaj te moje wąsy i przyklejam je do głowy. O, w ten sposób. Tak jak wspomniałem, można użyć szpilek, ale klejem jest bezpieczniej. No, mamy już wąsy, mamy czapeczkę, mamy głowę, brakuje nam oczywiście oczu nam brakuje. Oczy możemy w prosty sposób domalować flamastrem. No tak, ponieważ nasza pacynka będzie obywatelem Chin, będzie miała takie azjatyckie rysy twarzy i na przykład o, takie skośne oczy. Tak? O, czapeczka odpadła, ale już ją tutaj przyczepiam. O,
mamy głowę. A teraz czas połączyć naszą pacynkę w całość. W teatrze tyle min, tyle ról, ile twarzy, które przeglądają się w teatralnym lustrze. Nie jedna z nich zyskała w nim samoakceptację. Ach, tyle lat w teatrze. Nic tylko patrzeć, jak zamienię się w siwą staruszkę. Na szczęście jeszcze nieźle się trzymam. Ale zmiany już widać. Nie no, widać jednak zmiany, widać. Co za okropna pionowa lwia zmarszczka. O, to pewnie od tego skupiania się albo złoszczenia się. O, i tutaj o te zmarszczki mimiczne. No dużo emocji się wyraża, cóż. No, nie wygląda to zbyt ładnie. No niezbyt ładnie to wygląda. Ale może wygląda to dyskusyjnie ładnie. No nie ma sposobu na starzenie się. Hej, are you talking to me? A podobno trzeba to zaakceptować. Na szczęście w teatrze jest garderoba. Można co nieco ukryć, opóźnić nieco. Niby co? Mam się przypudrować? Przemalować? W życiu. Jestem zawsze sobą. W sumie to pocieszające, że można być tu, kim się chce. Albo zawsze można założyć maskę. Tak. W teatrze zdecydowanie łatwiej jest się starzeć niż poza nim. Tyle ról. Tyle kostiumów, tyle możliwości, tyle masek, min. Ach, kocham tę pracę. Wszystko gotowe. Ogarnęłam milion spraw. Inspicjentka. Jak orkiestra. No dobrze. To co ona by stąd wzięła? O, może to? No, I to? Ładuj po kolei. Tak. I to. To się też przyda. O! I te dwie. I jeszcze kukła. O, super. Swoją drogą, jak ta kobieta to dźwiga? Ona musi mieć mięśnie ze stali. Dawaj tego mapeta i idziemy. Dobra. To chyba wszystko. No dobra. Orzesz ty, orzeszku! Mam wrażenie, że te wszystkie lalki, które ożywiamy, żyją swoim własnym życiem. Dokładnie. Czasami tak sobie myślę, że bałbym się zostać z nimi sam na sam w teatrze. W nocy. Jak ja się tu znalazłam? Co tu się dzieje? No, dlaczego traktujecie mnie jak przedmiot? Bardzo panią przepraszamy. Myśleliśmy, że bierzemy lalki i... Bo Mariusz źle wydrukował plan. No właśnie, Mariusz źle wydrukował plan, a próba miała się odbyć godzinę wcześniej. Obiecujemy, więcej się to nie powtórzy. Oczywiście, że się nie powtórzy. Ja myślałem, że to lalka. Ja też.
Założymy teraz korpusik naszej pacynki oraz ubranko. O, w ten sposób. No, a teraz oczywiście założymy głowę naszej pacynki. Proszę bardzo. O, i pacynka gotowa. No, proszę bardzo. Tak, ona już nawet trochę mówi. Posłuchajcie. Gdzie jest papier? Co? Kto zabrał papier? Słucham? Panie Marianie, ja nic nie mówiłem. Nie? A kto? On. Jaki on? Misia. Co to, co pan wyprawia? Proszę zostawić moją pacynkę. No, no to już bez przesady. No proszę raz tutaj tego krokodyla. No tak. Kocham pana, panie Marianie. Bardzo dobrze pan wyszedł, panie Chińczyku. Panie Ching Chong. Może być takie imię? Może być. Jak widać, w każdym porządnym warsztacie musi znajdować się jakiś krokodylek. Chociażby obronny. A teraz, moi drodzy, już chciałbym się z wami pożegnać, ponieważ muszę... Muszę załatwić pewną ważną sprawę. Do widzenia. Do widzenia, panie Marianie. O nie, 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 mój drogi. Tam, dokąd się udaję, będziesz mi potrzebny. Za chwilę się pożegnamy. Ale zanim to nastąpi, zobaczcie, co się dzieje w moim wnętrzu, gdy na noc zostaję zupełnie sam. No... prawie zupełnie sam. Ja i moje duszki spod sceny. Thank you.
na świat, w każdą pogodę otwarte. Okno na świat, okno na świat, otwórz mnie, bo jest tego ważne. Okno na świat, okno na świat, w każdą pogodę otwarte. Okno na świat, okno na świat, otwórz mnie, bo jest tego ważne.